Radio Conchita i linia turystyczna, proszę Państwa, coraz szybciej będzie jechała, coraz szybciej. Okej, zapraszam, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra, Park Paderewskiego. Przejeżdżamy linię o 180 turystyczną w krainie handlarzy, udawaczy i wszelkiego rechodupstwa. Tutaj, proszę Państwa, tak jak mówimy, że wszelkie na rozdrożu opcje takie, które były kiedyś i się już wykończyły, jak to mówimy w librecie Czarne Maski Pendereckiego, co na niektórych działa jak płachta na byka, mówimy, że społeczeństwo mieszczańskie już nie istnieje. Jest tylko jeszcze sztuczne. Czyli takie, że ktoś oszukuje, że ktoś udaje, że ktoś się podstawia. Ale to już nie istnieje i to jest jakąś taką głupotą, bo odbija się to rykoszetem rechodupstwa. Wszyscy się śmieją. Śmieją się z siebie. Śmieją się z ciebie. No bo po prostu sytuacja jest śmieszna. Nie jest to czas na szlachtę. A jak Rodowicz pojechała na Litwę po szlachectwo, to też cała Warszawa się śmiała, bo właściwie to jej nikt nie lubi. Ale wiecie, ponucić można. Teraz tych przebojów z całego świata nie brakuje. Przebojów jest pełno. Ja tutaj też nie mogę swobodnie, proszę Państwa, prowadzić audycji Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. To jest z kolei dużo podglądaczy. Bardzo podglądają ludzie. Łazienki Park, Łazienki Królewskie. Łazienki Królewskie. Jak Państwo słyszycie, linia turystyczna autobusu 180 miasta stołecznego Warszawy. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. I teraz tak, czy ci pianiści to ten jeden wielki, proszę Państwa, tu nie mieszka. Na festiwalu Beethovena wystąpił, ale on tu nie mieszka, no bo on tutaj nic nie zarobi. Spacerowa. Tak na stałe, gdyby mieszkał i na starówce, jak mówię, że nikt nie mieszka, gdyby mieszkał, to by nic nie zarobił, a może przed kimś ucieka, a może tak samo jak ten Polański, proszę Państwa, pozostał we Francji i z Francji wyjechać nie, bo wszędzie go chcą ściągnąć za to, że jakąś dziewczynkę gwałcił i te głupie, czy to głupie prawo angielskie, czy tamto głupie prawo amerykańskie, że możesz 450 lat dostać więzienia. Że kilka razy to trzeba byłoby żyć, aby, proszę Państwa, odsiedzieć ten swój wyrok. To jest strasznie głupie, strasznie prymitywne. No ale cóż, jeszcze niektórym marzy się społeczeństwo mieszczańskie. Ale jak ktoś nie czytał dokładnie libretta Czarnej Maski Pendereckiego, to nie wie, że społeczeństwo mieszczańskie dawno upadło i teraz jeszcze można tylko podnosić siebie na duchu, ciebie oszukiwać się, dawać ciebie oszukiwać, no bo ten, który handluje, ten, który sprzedaje, musi kłamać, że towar jego jest świeży, co jest nieprawdą, że towar jego jest najlepszy, lepszy od sąsiada, a różniący się jakością jego wypieki, czy te bułeczki w diabelskiej gospodzie, czy te inne produkty są bardzo dobre, a są trujące, bo w diabelskiej gospodzie wszystko było śmiertelnie trujące.